Cześć, jestem Perez, a to mój kanał Szafirowe Szkiełko. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj mamy firmę Marlow. Tak, firma Marlow to jest taka, można powiedzieć, kickstarterowa firma, która powstała w 2015 roku. Składa się z dwóch dżentelmenów. Jeden to jest Oliver, który się zajmuje takim, można powiedzieć, logistyką, no takim ogólnie biznesem tej firmy. No i jest Gordon, który jest designerem i on zaprojektował te zegarki. W opisie tego filmu ja Wam dam materiały, linki do ich YouTube'a, właśnie w którym bardzo ciekawie opowiadają o tym, tak trochę takie smutne są te filmy, nie wiem czemu mają takie duże pauzy i w ogóle, ale materiał bardzo fajny. Także możecie się z nimi trochę zaprzyjaźnić. I cóż, tak, a zegarki otrzymałem od Jarosława, który prowadzi taki sklep, który się nazywa Alon Kącik Zegarkowy. Także tak, od razu mówię, materiał nie jest sponsorowany, żeby nie było, ale na koniec udało mi się od Jarosława wyrwać dla Was 15% zniżki, jakbyście byli zainteresowani zakupem tego zegarka. Dobrze, no to moi drodzy, zapraszam do zegarka, a na koniec jeszcze powiem, ile on kosztuje i jak urwać 15% rabatu. No i mamy nasze zegarki Marlow. Tak, Marlow Caniston. I ten jest Speed Edition, limitowany do 500 sztuk. I ten jest Bluebird, limitowany do 1000 sztuk. Znaczy, tu nie wiem, czy to chodzi o limitację, czy po prostu tyle zostało zrobione, ale tak jest na stronie. Można sobie nawet wybrać, jaki numer chcecie otrzymać swojego zegarka. Dobra, zaczniemy od tego. Po lewej stronie zobaczycie dane techniczne, a ja już zacznę mówić. Otóż, szkło szafirowe. No i teoretycznie, czemu teoretycznie? Teoretycznie jest napisane na stronie i ogólnie w każdych materiałach, że jest kopułkowe szkło szafirowe. I teraz jak zobaczycie, to ono rzeczywiście jest. Tylko nie wiem, czy ta wypukłość nie idzie do środka, ponieważ jak weźmiecie ten zegarek, to pod palcem nie czuć jako takiej właśnie tej wypukłości tego kopułkowego szkła, ale jak sobie zobaczycie tak pod kątem, to jest pewne załamanie, także gdzieś tutaj ta sfera została zrobiona. Jest jeszcze antyrefleks, jak zobaczycie, taka niebieska poświata, także zegarek czytelny jest. Dobra, dalej mamy wskazówki. Wskazówki są ciekawe, bardzo ciekawe, one takie przypominają właśnie szkielet tego skrzydła samolotowego i mogłoby się wydawać, że one są wszystkie puste, jednakoż one są ażurowe tylko do połowy, w sensie puste są do połowy, dalej znajduje się masa luminescencyjna. I też zwróćcie uwagę na sekundnik, sekundnik jest w tej wersji srebrny z czerwonym grotem, a w tej wersji już jest żółty, ale do niego jeszcze później wrócimy. Tak, co mamy dalej? Dalej mamy tarcze. Z tarczy wychodzą indeksy. Indeksy są nakładane. Tutaj jest zrobione na tym środkowym kręgu właśnie takie uwypuklenie na godzinę 12. Wszystko jest nakładane i wygląda naprawdę bardzo zacnie. Tutaj mamy właśnie ten znak infinity, nieskończoności. Poniżej mamy informację, że to jest Special Edition, a jeszcze tutaj niżej mamy Design in Britain. Tak, mamy jeszcze tutaj dookoła właśnie ten wewnętrzny chapter ring, czyli ten krąg z podziałką sekundową i sekundnik dochodzi prawie że do samego koniuszka, także to jest fajne, bo to jest czytelne. Między tarczą a tym niebieskimi podziałkami tutaj na samym rancie, na wewnętrznym chapteringu, jest ta przestrzeń taka biała. I tu jest luma. I teraz Wam pokażę, jak ten zegarek świeci w ciemności, ponieważ no, jest to warte zaobserwowania. Jest on bardzo czytelny. Tak, co mamy dalej? Dalej mamy kopertę. Cała koperta jest wypolerowana. Mamy tutaj sygnowaną koronkę. Koronka jest też właśnie bardzo ładnie tutaj pod takim kątem zrobione, takie ranciki. I co? No i tak. No i przejdźmy teraz do dekla. I oto właśnie mechanizm. Tak, mechanizm to jest ręcznie nakręcona Miota 8N33. Została ona stworzona z myślą o skeletonach, czyli o zegarkach, w których właśnie widać mechanizm i widać
jak pracują każde podzespoły, dlatego te niektóre miejsca zostały tak ażurowane, czyli zostało zrobione dużo przestrzeni, żeby można zajrzeć głębiej. Jak widzicie, dekiel jest zakręcany, koronka nie jest zakręcana, ale dekiel jest zakręcany i ten zegarek posiada 100 metrów wodoszczelności, co jest bardzo, bardzo fajną sprawą. Jak zwrócicie uwagę, to koperta i uszy mają taki dosyć charakterystyczny sposób bycia. Otóż tutaj jest taki rancik na kopercie, a uszy mają takie, to wygląda trochę jak taki krabik z boku. Tak. Dalej mamy pasek. Pasek w tym przypadku jest granatowy, ale można sobie tam wybrać różne inne. I mamy sygnowaną literką M klamerkę. Tak. A, jeszcze jedna ciekawa sprawa, ponieważ tutaj jak mamy ten dekiel, jak się przyjrzycie, to tutaj są napisane rzeczy takie jak na przykład Marlowe Watch Company. Sometimes a split second of a time can be gained at the cost of chance. Tak, takie mądrości. Na tym drugim zegarku jest co innego napisane, także to są takie właśnie fajne przemyślenia. Dobrze, no to co? Temu już się napatrzyliście, to ja tylko troszeczkę powiem o tym. Tutaj kolorystyka jest troszkę inna. Dalej jest, no, to jest trochę inny odcień. Może tego nie być widać w porównaniu do tego, ale nie, w sumie chyba będzie widać. Ten jest taki żywszy niebieski, a tu mamy taki troszkę bardziej w pastel wchodzący, właśnie niebiesko-szary, ciężko nazwać właściwie ten kolor, ale to jest właśnie w nim fajne. Tutaj Wy widzicie, z tego co ja widzę na ekranie, to widzicie po prostu granatowy, ale on no taki nie jest do końca. On jest, w ręku jak go trzymam, to on ma taki pastelowo-szaro-niebieski, to ciężko opisać jest, ale tak. No i tutaj różnice są takie, że właśnie kolorystyka jest inna, no i jest inny sekundnik. Tutaj mamy też co innego napisane. A oto już Wam czytam, co tu mamy napisane. Marlowe Watch Company, Design in Britain, Courage is not being fearless. Taka sytuacja, nie? Dobrze. No i co? No i ogólnie koperta jest ta sama. Pasek jest inny. No i inna kolorystyka, ale to samo się tutaj prezentuje. Plusy i minusy tych zegarków. Otóż moim zdaniem największym plusem tych zegarków jest ich czytelność. Są to naprawdę bardzo czytelne zegarki. Bardzo mi się podoba właśnie cała tarcza. Wszystko, co tutaj jest. Wskazówki mi się bardzo podobają. Indeksy nakładane. I ten dobór kolorystyki. To jest wszystko bardzo, ale to bardzo spójne. Także trzeba przyznać, że kolega, który to projektował, moim zdaniem się spisał. Jako nowoczesny zegarek jest to naprawdę całkiem spoko. No, nowoczesny i no, takie połączenie właśnie, że jest nowoczesny i ma ten mechanizm nakręcany ręcznie. Także tak, no bardzo ładnie to się tutaj komponuje, bo tutaj mamy moim zdaniem taką nowoczesność, a tutaj mamy właśnie ten mechanizm ręcznie nakręcany. 100 metrów wodoszczelności, szafir, no to się wszystko składa moim zdaniem na całkiem duże plusy. Jeśli chodzi o minusy, wiem, to będzie dziwne, ale ja osobiście nie jestem fanem mechanizmów tylko nakręcanych ręcznie. Otóż ja mam, ja wiem, to nie jest żaden minus. Podejrzewam, że osoby, które mają te zegarki vintage'owe i takie inne, które są nakręcane ręcznie, to pewnie w ogóle nie zrozumieją tego, co ja teraz będę mówił, ale ogólnie zegarki o naciągu automatycznym w swoim mechanizmie mają taką, można powiedzieć, takie zabezpieczenie, że zegarków o naciągu automatycznym nie da się przekręcić, w sensie nie da się zerwać tego wszystkiego, co tutaj jest, w sensie tej sprężyny, nie da się tego naciągnąć za bardzo. A zegarki o naciągu ręcznym niestety takiej blokady nie mają. Ja mam po prostu ten problem z tym, że boję się, że ja taki zegarek przekręcę. No i ogólnie taki zegarek trzeba co powiedzmy 2 dni nakręcać.
No, dlatego jestem miłośnikiem zegarków o naciągu automatycznym, bo pamiętać za bardzo o tym nie muszę. No, może w poniedziałek, jak zegarek przez weekend leżał w szufladzie, to wtedy muszę pamiętać o tym, żeby go tam nim pomachać trochę. No, a w przypadku właśnie zegarków o mechanizmie o naciągu ręcznym, to po prostu trzeba robić, tak, tu trzeba o tym pamiętać. No ma to swój urok na pewno, jednakoż u mnie troszeczkę wygoda zwycięża. Powiedzmy sobie, że ten zegarek naprawdę łączy wiele ciekawych aspektów. No trzeba przyznać, że ciekawe te zegarki. Takie połączenie tej nowoczesności z tym takim mechanizmem naciąganym ręcznie, mi się to podoba. Cena też jest atrakcyjna, ponieważ te zegarki kosztują 1600 zł, a jak chcielibyście je sobie kupić i mieć zniżkę 15%, to jak wejdziecie sobie na stronę właśnie Jarosława, czy tam w opisie będą te linki do tego Aeon, kącik zegarkowy, to jak podacie hasło szafirowe szkiełko, to dostaniecie 15% zniżki. Tak. No dobrze. A właśnie, bo jeszcze nie było. Nie pokazywałem, jak przychodzi ten zegarek, bo to jest taka ciekawa sprawa. On przychodzi w takim pudełku. Tutaj ma taką kartkę ze specyfikacją. Znaczy to nie jest kartka, to jest taki kartonik. Tu macie wszystko opisane, dane techniczne. Pod tym kryje się zegarek. A tu jest jeszcze takie cudo. Tak, tutaj jest Beyond Expectations. Tak, nie wiem, czy to było widać, ale tak przychodzą te zegarki. Dobrze, moi drodzy, serdecznie Wam dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. I cóż, widzimy się w następną niedzielę. Będzie ciekawy zegarek. Tak, bo jeden z Was wysyła mi właśnie bardzo ciekawy zegarek. Od razu powiem, że to Seiko. Znowu Seiko się pojawia. Tak. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie. Życzę Wam udanego tygodnia. Zapraszam Was do dołączenia na grupy na Facebooku Czasocholicy, do wejścia na portal Zegarki i Pasja. No i matura z zegarków, tak, matura z wiedzy o zegarkach się zbliża dużymi krokami. Przygotowujcie się. I cóż, bądźcie pozdrowieni. Dashboard.